Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Kapi, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze Zdziechowa. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie na pole, z pola zabierzemy coś, a później pojedziemy na drugie pole, ale to na spokojnie zobaczycie, na razie troszeczkę tak, troszeczkę niepewności. Mamy generalnie listopad, dlaczego zaraz tutaj wszystko oczywiście wyjaśnię. I mamy również pierwszą w nocy. To generalnie, że mogę dzisiaj działać na odcinku, to będę się starał, że nie, bo chciałbym się troszeczkę rozgadać. Także tak może być, ale w razie czego to wielkie sorki, jakbym ziewał. Zaraz to wszystko sobie powieszamy. Na razie biorę sobie motory, żebym za dużo nie leciał. O, fajnie, że sobie coś kliknąłem na kierownicy, bo mamy sobie kierownicę, rzecz jasna. Także lecimy sobie na poletko. Mamy sobie listopad. Przewinąłem czas, bo wiecie, mi tutaj ta soja rośnie koło gospodarstwa. Ale generalnie czas na soję, na jej zbiory, to jest wrzesień i październik. My mamy listopad, a nadal mi nie chce tutaj urosnąć. Także nie mam pojęcia, czy mi urośnie. Generalnie tutaj się ciemno zaczęło robić. Listopad w pół do 15, już jak widzicie, powoli, powoli ciemno się zaczyna robić. Dlatego mówię, dobra, na razie więcej nie przyspieszam. Ogarniam to, co mogę ogarnąć, czyli że zasiemy sobie znowu pszeniczkę na tym jednym poletku, co kiedyś tam rozsiewaliśmy sobie nawóz między innymi, tam go obronowaliśmy na odcinku również. Natomiast na razie wjeżdżamy sobie tutaj na sorgo. Motorkiem chciałem tutaj przyjechać, postawię sobie go u sąsiada. Sąsiad skosił kukurydzę, wapno już dał, także po grubości. Ja tutaj nic nie ruszałem od ostatniego odcinka, także Bison tutaj z tym sorgiem sobie dalej stoi. Dobra, motorek gasimy. Ile tam zostało jeszcze bizonie? Nieco zostało, jeszcze 998 zostało, strażaki. No wczoraj pracowity dzień na straży. Dobra, czyli że tutaj naprawdę z tego małego poletka fajnie nam tutaj sypnęło. Więc odpalam 60 i lecimy sobie już na gospę wysypać to. Później wrócimy się właśnie po bajzonkę i prawdopodobnie wysypiemy, ale to jeszcze zobaczymy. Także jeżeli chodzi o tutaj listopad, to już wiecie, no bo dzisiaj niedzielka, chciałem kurczę zrobić tutaj jakiś kolejny fajniejszy odcinek na weekendzie, żebyście mieli co do oglądania w dzień wolny, aczkolwiek no kurczę nie chce mi ta soja wyrosnąć, bo byłoby żniwa, no nic, jeżeli wyrośnie, no to najwyżej jakieś tam wieczorne żniwa na kolejny odcinek, zobaczymy co to się wyczasie. Generalnie o tym polu, co zapomniałem o nim, co mówiłem bodajże na ostatnim właśnie odcinku, to sobie generalnie tam już zasiałem jęczmionkę. Jęczmionkę, no także tam będziemy mieć jęczmionkę, także generalnie w tym sezonie będzie dużo słomy. Na kolejnych poletkach zobaczymy co będzie, jestem mega ciekawy co z tą soją, no bo tutaj jakiś większy nie wypał prawdopodobnie z nią. Dobra, jesteśmy na gospodarstwie, teraz potrzebujemy sobie ustawić wysyp na prawą stronę. Dobra, mamy prawą stronę, ok, teraz na spokojnie sobie tutaj podjechać, dobra i mamy to, wysypujemy i elegancko. Dobra, no generalnie niedzielka dzisiaj, dzień wolny, dzień spokojności troszeczkę, myślę, że w końcu również od tych wiatrów, bo kurczę, naprawdę. Ale dzisiaj jak sobie to nagrywam i w ogóle no, powiedzmy o wczorajszym właściwie dnie, no bo pierwsza w nocy to też już niedzielka, to no niestety, ale się działo. Działo się z tego, co czytałem, ja tutaj no mam dużo stron polubionych związanych właśnie ze strażą pożarną i tak dalej. Także no powiem wam, że jak zobaczyłem liczbę dzisiejszych zgłoszeń do straży pożarnej, że to jest 23 tysiące, najwięcej od powstania straży pożarnej, tak było napisane, no to powiem wam, że naprawdę no coś niesamowitego po prostu, no żeby aż tak dużo szkód było. To co dzisiaj, wczoraj właśnie te wiatry narobiły. Chociaż, że tak, no wiadomości co prawda nie oglądałem, ale jakoś też tak nie widziałem, żeby się tak bardzo coś działo. Żeby jakieś trąby powietrzne i tak dalej. U nas tutaj faktycznie świętokrzyskim troszeczkę również się podziało. Poczekajcie, muszę się napić. Dobra, jestem coś tam i w garle się działo. U nas świętokrzyskim też troszeczkę się działo. Co prawda w czwartek wtedy, czy nawet jeszcze w środę, jak rozsyłali alerty na czwartek, no to powiem wam, że no szczerze mówiąc, no mówię, dobra, no jak alerty to teoretycznie może coś z tego będzie, ale z drugiej strony powiem wam, że no
Naprawdę, ale tak naprawdę nic totalnie nie wiało. W czwartek to naprawdę delikatnie wiatr był u nas. Co prawda lało cały dzień, naprawdę ulewy były ciekawe, ale tak to delikatny wiaterek i się zbytnio nie działo, przynajmniej u mnie tutaj we wschodniej części Świętokrzyskiej. Dobra, wiecie co, właściwie Bajzon na razie niech stoi, ani tak nie będzie kosił. Będziemy sobie 60 i wysypiemy sobie, polecimy troszeczkę tam ewentualnie posiać, chyba że wszystko powiem. Nie no, coś tam sobie jeszcze posiemy. Jak wszystko powiem, to wtedy sobie zakończę, bo też żebym nie usnął, bo naprawdę może być ciekawie. Dobra. Generalnie to ta 60 ma takie tutaj wyciszenie w środku, żeby wytłumienie, że to jest szok. Dobra, no ale wracając do tematu, w czwartek spokojnie było, szczerze mówiąc, nic się tutaj nie działo, oprócz tych ulew. No ale gdzie niegdzie, no tam głównie na zachodzie Polski, no to wiadomo co się podziało. Ogólnie wtedy 8 trąb powietrznych u nas w Polsce i no także no niestety szkód bardzo dużo narobiło wtedy. Aczkolwiek no przyszedł czas piątkowy, w piątek słoneczko, bardzo dużo słońca, ładna pogoda, cieplutko. No ale piątek i alerty przyszły wieczorem na dzień sobotni. No i mówię, kurczę, no ciekawe co to będzie, niby tam czytałem, że, o Jezu, hamulce słabe, niby czytałem, że no w sobotę ma być jeszcze mocniej niż w czwartek, no ale zobaczymy co z tego będzie. No i faktycznie w sobotę się budzę, kurczę, powiem wam, że takie wytrzysko, właściwie przez 3/4 dnia, to bardzo duży wiatr wiał dzisiaj, czy no wczoraj, u nas tutaj w sobotę. Dobra, wiecie co, przyczepę też sobie na razie tutaj zostawię, mówisz szczery. Dobra, kable tutaj odczepiamy, lecimy w drugą stronę posiemnik. Zetor, niech na razie w tym odcinku zetarek sobie tutaj odpoczywa. Także no, powiem wam, że no w szoku byłem. Faktycznie ten mocny wiatr tutaj do nas przyszedł. 3/4 dnia tutaj bardzo mocno wiało. No po prostu działo się też troszeczkę szkód, bo u nas tutaj w mieście też troszeczkę ich zanotowali strażacy świętokrzyskim, też chyba tam ponad 300, także trochę tego było. Ale no to wiadomo, głównie tam drzewa, też jakieś tam dachy pozrywane, jakieś ewentualnie tam kawałki, ale jakoś tak bardzo nikt nie ucierpiał. Też tyle, że nie było rany, bo ogólnie chyba cztery osoby zginęły, umarły, chyba tak, chyba cztery. Także no niestety, ale no kolejna wichura i kolejne tutaj, kolejne osoby umierają. Natomiast jedźmy sobie dalej. Sobotka, no rano, przepiękny dzień po prostu, naprawdę przepiękny dzień, o którym za chwilę powiem. No a później powiem wam, że po południu pojechałem sobie tutaj z siostrą i ze szwagrem na basen. I no, powiem wam, że pojechaliśmy rowerami. Naprawdę mocno wiało, że tam trzeba było mocno trzymać kierownicę, żebyśmy się nie przewrócili i równowagę utrzymać. I tak byliśmy chyba około 17, trochę przed 17, wyszliśmy tam już później o 17, jakby byliśmy już tam na basenie w środku. Wyszliśmy tam chyba około 19, było bo na 2 godziny i kurczę, powiem wam, że totalnie inna pogoda, nie? No byłem po prostu w szoku, jak ta pogoda może się zmienić, ponieważ dobra, wezmę z tą kamerę, żebyście coś tam słyszeli, jakieś dźwięki ciągnika. Byłem w totalnym szoku, no bo tak, wtedy wiatrzysko jak cholera, jak chodziliśmy, a jak wyszliśmy, totalnie nic. Także totalnie ten wiatr ucichł, później tak samo było spokojnie, że pojechaliśmy na Piskę do Biedry, także no naprawdę ultra było spokojnie, praktycznie bez wiaterku. Także fajnie, że to się uspokoiło. Faktycznie miało wieczorem się uspokoić i się uspokoiło. Kurczę, teraz tak już taką godziną, to późną farmie, gdzie już jest dosyć ciemno, się robi ciemno, to niestety, ale tak bardzo dobrze nie widać tutaj tej tekstury posianego, no ale trudno. Chociaż posłuchacie sobie. Chcecie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie robicie, subika również będzie miło i zapraszam na poprzednie odcinki, jak i serii łopy w Stanach, tak i z tutaj serii ze Zdziechowa właśnie. No także naprawdę spokój, udany dzionek, też live'ika nie robiłem w sobotę, bo mówiłem, że tam może jak wrócę w miarę wcześniej, to gdzieś tam wieczorkiem jeszcze odpalę, ale wróciłem po 22:00
jeszcze tam tak naprawdę gotowy na live'a, na odpalenie, to po 23 byłem, ale już chciałem sobie odpuścić, już na spokojnie, żeby się też nie męczyć, tylko sobie tutaj posiedzieć. No ale kurczę, tak siedzę, tak pograłem sobie w Eurotracka, no i tak siedzę tu u Cybera, tutaj zaprzyjaźnionego youtubera. Zapraszam, Cybar. Kurczę, już nie pamiętam, jak się ten kanał nazywa, bo nie patrzę jakoś tam już na te nazwy, tylko Cyber to Cyber i tyle. Cybarce podajże. Tam często mnie też widzicie, bo już tam fajnie, bo kilka osób tam przeszło do Cybera, także jak najbardziej spoko, bo serdecznie polecam kanał. Mnie też tam możecie często spotkać. No, natomiast zostawmy sobie Cybera z boczku i wróćmy sobie do tego, co rozmawialiśmy. Tak sobie siedzę i tak kurczę analizuję. No dobra, dzisiaj był odcinek z mapki. Co mam na jutro i w ogóle co jutro za odcinek? No i tak sobie myślę. No tak, Jełopy były w piątek, Zdziechów był w czwartek. No to teraz czas na Zdziechów. No ale kurczę, co było ostatnio? Myślę, Żniwa. Mówię, dobra, no ale to wyszło w czwartek już. A totalnie szybko, w ogóle ten czas tak szybko leci, że szok. No dobra, mam coś na jutro? Nie mam. Nie mam odcinka na jutro, więc no lecę sobie właśnie tutaj i teraz sobie ten odcineczek nagrywam. Musiałem tutaj właśnie przygotować, jeszcze trochę posiedzieć, tam dwa razy nawóz rozsiałem, także to tam to pole zasiałem, także tam już mamy z głowy, bo tam 100% już nawożenia jest, także na spokojnie. Natomiast no piękny, sobotni tutaj dzionek poranny, w piątek jeszcze tam wieczorkiem zrobiłem live'ika. Tam kto był, no to mógł usłyszeć, że tutaj jadę w sobotę rano oglądać samochodzik, ten mój pierwszy Fordzika Fiestę i że na 90% kupię, bo praktycznie byłem pewny wszystkiego, tylko no po prostu chciałem siąść, chciałem zobaczyć, ile jest miejsca, jak to generalnie wygląda. No i kurczę, powiem wam, że no coś pięknego. Na razie staram się o tym nie myśleć, bo jeszcze go tutaj tak naprawdę nie mam. Bo no generalnie tak, pojechaliśmy sobie, wstałem generalnie rano tak, o 9, także dla mnie to faktycznie rano. Teraz i łopa nie ma na całe szczęście, więc mogłem sobie pójść wcześniej spać, bo tak to byłoby ciężko. A tak to się wcześniej spać położyłem, także jakoś się tam wyspałem i stałem o tej 9. Z psem przeszedłem się, w ogóle to takie wieczysko, że ledwo udało się pójść. No i tutaj mamy autokomis blisko nas, więc się tutaj przeszedłem z rodzicami. No i faktycznie tam oglądamy sobie ten samochód, no coś pięknego, no czerwony, piękny kolor, z tyłu, z przodu, wszystko sobie tutaj patrzymy, klapę otworzyliśmy, tam bagażniczek w środku i tak dalej, tam, no ja jeszcze mam prawka, także tata tam, że tak powiem, małą jazdę testową zrobił, ja sobie później siadłem, tak, przy zapalonym silniku, odpaliłem, zgasiłem i w ogóle posiedziałem na miejscu kierowcy, no bo to jednak ja będę tam w przyszłości jeździł. No kurczę, powiem wam, tak mi się wszystko w nim podobało i tak wygodnie dla mnie, dla człowieka, który ma 2 metry, powiem wam, że naprawdę jest bardzo dużo miejsca. Trzydrzwiowy samochodzik, także z tyłu, no tak naprawdę no głównie to jest dla mnie, więc ewentualnie obok ktoś może usiąść, z tyłu może być troszeczkę problem, szczerze mówiąc, chyba że za miejscem dla pasażera, bo u mnie to fotel na maksymalnie na tył i tak naprawdę to byłoby na tyle. Ale no powiem wam naprawdę coś pięknego, może tak jeszcze po tych zdjęciach, po tym wszystkim, jak sobie popatrzyłem te różne filmiki na YouTubie, może nie widać tego, ale w realu naprawdę coś pięknego jeszcze, jak się wsiądzie. Wnętrze ma przepiękne, wszystkie bajery, także no kurczę, ja już byłem pewny, bierzemy to, później wszystkie później do tata poszliśmy do tej budki, bardzo miła w ogóle pani, się okazało, że ona generalnie mieszkała tutaj koło nas, także no to wiadomo, że nasze miasto dosyć mniejsze, ale to już w ogóle się takie jaja się okazuje, że coś się gdzieś kupuje, ale się okazuje, że to znajomy. No i tutaj właściwie było troszeczkę podobnie, no ale generalnie właściciel jakby, który no przywiózł, bo te samochody są z Niemiec, tam gościu sprowadza je z Niemiec, to generalnie nie było tego człowieczka, on znowu pojechał tam teraz na weekend do Niemiec, miał wrócić w niedzielę, no ale w niedzielę nic się nie załatwi, także w poniedziałek
Tam ma powoli ten gość ogarnić wszystko, samochód weźmie na lawetę, bo nie ma tablic jakby dojazdowych, takich tymczasowych, nie ma totalnie tablic, także tutaj my musimy już w poniedziałek zadzwonimy tam, żeby powoli nam tablice już ogarniali, bo się bardzo czeka długo, bo tam ponad tydzień, tam około tygodnia na wyrobienie tablicy rejestracyjnej. Także na to będzie trzeba troszeczkę poczekać. No i goście mogą się wziąć ten samochód na lawetę i tą lawetką zawieźć go na stację kontroli pojazdów, tam zrobić generalnie przegląd, w ogóle samochodzik jest prawie zatankowany do fulla. Także no kurczę, powiem wam, no byłem mega podjarany, no to pół soboty to naprawdę przeżywałem to, no bo jednak pierwszy samochodzik jeszcze, no kurczę, taki samochód, gdzie totalnie brałem go pod uwagę. Fordy brałem, bo brałem pod uwagę Focusa, Forda Focusa, ale no kurczę, powiem wam, że ta Fiesta wyskoczyła tak mi z dupy, ni z pietruchy. Patrzyłem Seata Leona, przecież ja byłem zakochany tyle czasu w Seacie Leonie, ale z zewnątrz głównie, popatrzyłem w środku, no brzydki. Audi też mi się tak zbytnio nie podobało, też taki przymały ten samochód. Tam A3 głównie, bo no kurczę, no te fajne Audice, no to już położyć 300 tysięcy, no to na ten moment oczywiście wiadomo, że nie, kiedyś w przyszłości może, zobaczymy. Popatrzyłem, także naprawdę przepatrzyliśmy tutaj dużo samochodów, no ale ten Fordzik jak mi zapadł w pamięci, co prawda mały, fajny samochodzik, 90 koni, także mi wystarczy, po mieście idealne do jazdy, także no po prostu coś pięknego. Ogólnie wszystkie papiery, pieniążki i tak dalej, wszystko to prawdopodobnie w środę będzie załatwione. Na razie tam zaliczkę zostawiliśmy i w środę prawdopodobnie już będzie nasz. Generalnie no ja wiem, że jest jeszcze dużo czekania, bo we wrześniu będę mógł dopiero jeździć, czy to na samym początku października, jak 18 skończę, jak prawko zdam. No ale no niestety, no troszeczkę swoje się poczeka, szczerze mówiąc. Trudno, zleci naprawdę szybko, bo teraz to wszystko to tak szybko leci. Przecież teraz jeszcze ten tydzień i mamy już praktycznie marzec, także szybciutko zleci. Dodatkowo no sumie dodatkowo no to nic, no po prostu szybko zleci. Mama będzie jeździła, jeżeli będzie chciała tam do pracy. Ja gdzieś tam na jakieś łąki, na jakieś drogi niejezdne, praktycznie sobie też oczywiście tam wyjadę, trochę pojeżdżę. W ogóle kierownica tak lekko chodzi, że to już jak te wszystkie zegary, bajery, wszystko mi się tak pięknie podoba, że no ja jestem zadowolony, więc no ja się cieszę i to jest przede wszystkim fajne. Co tutaj jeszcze w sumie mogę powiedzieć? No nic, także no myślę, że przez cały kolejny tydzień będę o tym gdzieś tam myślał. Później, że tutaj ten samochód będzie u nas na parkingu przed blokiem. Ja tam prawdopodobnie do weekendu sobie poogarniam różne rzeczy, bo no, chcę ten samochód już tak fajnie mieć przygotowany później, że jak ja wsiądę, to już nic nie będzie do roboty. Czyli, że przyciemniane szyby z tyłu, myślę, że przy tym czerwonym kolorze bardzo fajnie będzie to wyglądało. Tutaj moja mafia pruszkowska, moje tutaj te różne takie pierdółki, a la te miśki i tak dalej, pobiorę tam gdzieś do środka. Żeby też fajnie gdzieś to było zdobić, różne te zapaszki, bajerki, pod lusterko to wsteczne i tak dalej, różne płyny, ściereczki, żeby to po prostu wszystko było przygotowane do tego samochodu. Także troszeczkę wydatków czeka mnie jeszcze, ale no już zarezerwowany. Później tylko teraz czekać na te wszystkie papiery, na to wszystko się ogarnie i powiem wam, że będzie coś pięknego. Oczywiście tak jak wam mówiłem, odcinek z tym samochodem, ale taki trochę mały vlog będzie jeszcze nagrany. Na spokojnie, on sobie będzie ładna pogoda, bo teraz w przyszłym tygodniu ma codziennie padać śnieg z deszczem, deszcze. Także ma być brzydka pogoda, później już ma być na początku marca bardzo ciepło, powyżej 10 stopni ciągle i słoneczko, także oby to się wszystko spełniło. Także kolejne marzenie, kolejny cel w tym roku już myślę, że można wykreślić, już jest zaliczony, także naprawdę super, fajna okazja, więc mówię, czemu by teraz je brać, później by mogło takiej nie być, a tak to już będę miał ten samochodzik. Jestem mega ucieszony, także tak naprawdę tyle. Dzisiaj jeżeli chodzi o niedzielny dzionek, nie wiem czy ktoś dotrwał do tego momentu, już 20 minut, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzionek, no generalnie nie wiem, śpię ile wlezie tak naprawdę, chcę się trochę wyspać, jakieś tam lekcje jeszcze do ogarnięcia, no i od poniedziałku już niestety
do szkoły. Ale pierwszy tydzień, jak się pochodzi, trochę się człowiek pomęczy, żeby rano wstać, no to później już jak najbardziej się przyzwyczai. Jakieś 3 miesiące chodzenia, bo czerwca to nawet nie liczę. Tym bardziej w moim przypadku, gdzie różne egzaminy będą i tak dalej. Sobie troszeczkę odpuszczę tą naukę. No i co? I właściwie tyle. Jeżeli chodzi o live'ika, to raczej gdzieś tam wieczorkiem będziemy. Także trzymajcie się. Dzięki ludzisko za oglądanie. Hej!